Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zajmiemy się wymianą pasty termoprzewodzącej w mojej karcie graficznej, czyli GeForce GTX 550 Ti od firmy Gigabyte. Zapraszam. Pastę termoprzewodzącą w mojej karcie graficznej chcę zmienić dlatego, że ma ona już prawie rok, minął ją prawie rok takiego dosyć intensywnego używania i z tego co widzę po temperaturach są one trochę wyższe niż miało to jeszcze miejsce kilka miesięcy temu, ponieważ jest tam prawdopodobnie nałożona pasta silikonowa, czyli pasta można powiedzieć takiej średniej wydajności i pasta, która lubi szybko wysychać. Mam wrażenie, że jest ona już sporo przyschnięta lub może nawet całkowicie zaschnięta, dlatego po prostu przyszła pora na zmianę i chciałbym ją zmienić na, wydaje mi się, że trochę lepszą pastę, czyli Arctic Cooling MX2, którą też ostatnio nakładaliśmy na mój nowy procesor. Ale zanim przejdziemy do wymiany pasty termoprzewodzącej na rdzeniu karty graficznej, zmierzymy temperatury przy takim na przykład półgodzinnym obciążeniu na 100% karty graficznej. Po prostu chcę zmierzyć temperatury na starej paście, ile one osiągają, i na nowej paście chcę Wam też pokazać po prostu tą różnicę w temperaturach. Komputer jest już obciążany przez około 20 minut. Jak widzicie, karta graficzna według programu SpeedFan ma teraz temperaturę 68 stopni, ale obciążą wszystkie podzespoły, które widzicie tutaj w programie AIDA, z wyjątkiem dysku, ponieważ dysk raczej tam nie ma dużej różnicy, czy jest on ciepły, czy jest on zimny. Innych podzespołów na pewno nie będzie dogrzewał, że tak to nazwę. Tak jak na przykład procesor może trochę grzać kartę graficzną, ponieważ jedno jest koło drugiego i jedno i drugie bardzo się grzeje, lub też karta graficzna może dogrzewać procesor. Więc teraz mamy obciążony procesor, płytę główną, pamięć cache, pamięć RAM oraz kartę graficzną i karta graficzna osiąga temperaturę 68 stopni. A teraz przejdźmy do dalszej części, czyli wymiany pasty termoprzewodzącej na rdzeniu karty graficznej i za chwilę zobaczycie taki drugi test, tylko że po prostu na nowej paście. Moje obawy się, można powiedzieć, że sprawdziły. Pasta jest trochę przyschnięta, jeszcze tak no tragicznie nie jest, ale powinno być lepiej. Więc zaraz zabierzemy się za wymianę, a teraz oczywiście trzeba ją dobrze wyczyścić.
mamy już rozebraną kartę graficzną, to pasowałoby też dokładnie wyczyścić wentylator oraz radiator ze wszelkich kurzów, żeby to chłodzenie było jak najlepsze. Jesteśmy już po wymianie pasty termoprzewodzącej na rdzeniu karty graficznej i teraz zrobimy taki sam test jak przed chwilą przed wymianą pasty w celu porównania o ile stopni obniżyła się temperatura na mojej karcie graficznej. Minęło już 20 minut i jak widzicie temperatura mojej karty graficznej wynosi teraz maksymalnie 63 stopnie, czyli można powiedzieć, że dzięki wymianie pasty termoprzewodzącej temperatura na rdzeniu mojej karty graficznej spadła w dół o około 5 stopni. Wymiana pasty termoprzewodzącej na rdzeniu mojej karty graficznej spowodowała obniżenie jej maksymalnej temperatury o około 5 stopni i należy też oczywiście wziąć pod uwagę to, że pasta termoprzewodząca była nakładana niedawno, czyli jakieś około pół godziny temu i po dobrym wygrzaniu ta temperatura może jeszcze o około 1 lub 2 stopnie zmaleć. Niekoniecznie, ale jednak istnieje taka możliwość i moim zdaniem jest to dobry wynik. Jestem zadowolony z tego wyniku po wymianie pasty termoprzewodzącej i mam teraz zapewnione dobre chłodzenie karty graficznej i to, że pasta ta szybko nie zaschnie, ponieważ jak już wcześniej mówiłem, pasta silikonowa, która była tam nałożona, jest to takiej średniej jakości pasta i ta pasta lubi szybko po prostu zasychać, a ta pasta, którą teraz nałożyłem, czyli Arctic Cooling MX2, raczej tak szybko nie zaschnie i mam nadzieję, że dobrze będzie się spisywała. Także to już praktycznie na tyle w tym filmiku. Oczywiście dziękuję Wam jak zwykle za obejrzenie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!